No hejka, na moim kanale, witam Was serdecznie. Witam Was sprzed tego oto pięknego pałacyku. Tak ogólnie w ramach takiego troszeczkę wstępu, ja mam na imię Kasia i na moim kanale czasami odwiedzam tego typu miejsca. Stare domy, stare dworki, stare pałace, po prostu lubuję się w takich klimatach i przez to, że ten mój kanał tak tutaj jakby poszedł w tym kierunku, bo sama mam dom z 1903 roku, który go próbuję reanimować, no to też właśnie przez ten kanał uruchomiły mi się takie kontakty, że czasami gdzieś jadę i coś takiego oglądam. No i dzisiaj jest taka ciekawa historia, bo jest to w zasadzie obiekt w moich rodzinnych stronach, po sąsiedzku, z naprzeciwka, dosłownie z naprzeciwka Wisły, tam gdzie ja mieszkam, no to tutaj jest naprzeciwko. Odezwał się do mnie Maciej, właściciel tego pałacyku. No i chodzi o to, że po prostu zaprosił mnie, żebym sobie zobaczyła, bo to są moje rodzinne strony i ja tutaj przyjeżdżałam, można powiedzieć, że co roku pod bramę, tutaj konkretnie, już Wam pokazuję. Tu wisiałam na tej bramie i stękałam do tego właśnie obiektu moich westchnień, bo zawsze chciałam zobaczyć, jak jest w środku. A że zawsze był to obiekt w rękach prywatnych, no to nie było tutaj wejścia. Raz, przyznaję się, raz zrobiłam coś takiego, była taka wyrwa w płocie, no i weszłam tutaj na schody i zobaczyłam tak przez okno i to było ogromne wrażenie, bo tam w środku ogólnie jest tak, jakby tam się w ogóle, nie wiem, przed chwilą cofnąć się o 100 lat i właściciele dosłownie na chwilę gdzieś wyszli. No i to teraz właśnie w tym momencie zobaczycie, bo najpierw zrobimy sobie taki klimatyczny objazd po tym domostwie i wtedy... Nie, spokojnie, spokojnie, bo już właściciel przyjechał, no bo ja sobie pierwsza przyjechałam, nie? To od razu się przywitamy. Cześć. Dzień dobry. To jest Maciej, właściciel. Bardzo mi miło. Właściwie to ja nie wiem, bo lokalizację zdradzamy, czy nie za bardzo? Tak, dobrze, no. Czyli będziemy zdradzać. Lokalizacja jest to? Kijewo-Szlacheckie. Kijewo-Szlacheckie, dokładnie. Natomiast jest to teren prywatny i tak samemu sobie, jak ja przed chwilą opowiadałam historię, że weszłam sobie przez dziurę w płocie, nie wchodzimy. Tak, regularnie się to zdarza. No jest, domyślam się. Nie? Dobrze, więc teraz sobie zobaczycie fajny objazd klimatyczny, a później będziemy rozmawiać z właścicielem. Będziemy pić kawę, bo mi się tak spać. Fantastycznie, bo też mnie głowa boli. Okej. Pamiętaj, że improwizujemy i że jestem amatorką. Tak, zaczniemy tutaj na schodach, a za chwilę pożegnacie się z moją facjatą, bo ja będę w roli operatora i zadającej pytania. Będziecie słyszeć tylko mój głos, bo mam mikrofon, a ty będziesz oprowadzał po swoim pałacu i będziesz opowiadał co i jak. Aha. Tak? Może być? Może być, nie? Widzowie mojego kanału doskonale wiedzą, jak ja wyglądam. I jak na 10 minut zapomnicie o mnie, to wam na dobre wyjdzie. Pewnie tak. Co to miało znaczyć? Dobra, to idziemy za tobą. O! Dobrze, Macieju, oprowadzaj. Tutaj jest wejście główne, tak? Znaczy właściwie to historycznie wejście główne było z drugiej strony. Tam był dziedziniec, ale ponieważ podzielono działkę po wojnie, wiadomo, że dekretem Bieruta to były różne tutaj sytuacje, to akurat pałac został w rękach prawowitych właścicieli. Nie znam dokładnie historii, jak to się stało, bo przeważnie tego typu obiekty były gdzieś tam przeznaczane do użytku publicznego, na jakieś szkoły, jakieś gminne instytucje i tak dalej. No i dlatego właśnie ten pałac jest chyba w dobrym stanie, tak? Ponieważ nigdy nie został jakoś poważnie naruszony, czy poprzez przebudowy jakieś wewnętrzne, czy zwykłe dewastacje i brak poszanowania. Tak, układ pomieszczeń został oryginalny, stolarka, prawda? Dokładnie tak. No zwłaszcza stolarka tutaj jest wysokocenna, bo wszystkie drzwi wewnętrzne, one są po prostu oryginalne. Ja to przejrzałem dosyć dokładnie i na te kilkadziesiąt drzwi właściwie jest jeden brak jakiś tam, dosłownie jeden brak. Natomiast stolarka okienna też jest oryginalna. No wiadomo, z racji erozji są większe ubytki, ale to jest sytuacja raczej do naprawy niż do wymiany. Niemniej faktycznie ziemię podzielono. To nie było wejście główne, to było raczej tutaj takie zejście ogrodowe, które dzisiaj tak nie wygląda. Powiem dlaczego. Dlatego, że tutaj był taras dookoła tej wieży. Ten taras jeszcze szedł przez połowę budynku i to jest wszystko połączone z największym salonem tego obiektu i ewidentnie to była raczej taka sytuacja wieczorowo-imprezowa, bym powiedział, czyli taki salon wieczorowy. Wskazuje na to też jakby układ względem słońca, tak, że wieczorem słońce jest raczej z tamtej strony i tamto skrzydło obiektu jest wtedy oświetlane, a właśnie z tej strony znajduje się ten salon i ten taras, tak, więc wydaje mi się, że takie było przeznaczenie po prostu tego salonu od początku, a wejście główne jest od drugiej strony. Tak, czyli to jest wejście tutaj do pałacu. Tak, tutaj jest wejście. Tak, bo tutaj widać, że tu był taki jakby główny dziedziniec, dojazd do tego obiektu. W tej chwili tam jest koniec działki, jest siatka, ale kiedyś tak nie było. I tam jest młyn. Tam jest młyn, ponieważ cała ta tutaj nieruchomość stanowiła, cały ten kompleks stanowił jedną nieruchomość, tak? I dojazd był od drugiej strony. No i tutaj widzimy po prostu, że to wiodło wprost jakby do tych schodów. Powiem tylko jedną ciekawostkę, ci przerwę. Tak. Dzisiaj z tatą rozmawiałam, zanim przyjechałam do ciebie, no i się pytałam, kiedy ostatni raz tutaj był ze zbożem w tym młynie, bo tak jak wcześniej wspomniałam, to są rodzinne strony tutaj moje. No i mój tata jeszcze tutaj całkiem do niedawna, mówił, pewnie z 10-15 lat temu jeszcze tutaj normalnie, bo wujek na przykład po mąkę, a mój tata ze zbożem przyjeżdżał oddać, więc tak. Tak, zresztą nawet... Teraz niestety stoi to puste, zniszczone, i bo nic w tych czasach się nie opłaca. Tak, i trochę śmieci też tam jest dookoła. Aha, Wracamy na ciebie, słuchamy. No tak, także tutaj było wejście główne, jak widać. No tak. No tak, bardzo fajne. Ale ty w sumie też tędy wchodzisz jakby, prawda? Tak, ja tędy wchodzę, ponieważ tędy jest najwygodniej. Taka jest struktura jakby tych wszystkich pomieszczeń w środku, że ta część gospodarcza jest bardziej z przodu, tam można zostawić buty, odzież, przebrać się. Ja się zawsze przebieram tam. Ogólnie po prostu całe takie zaplecze techniczne mam w piwnicy. I tutaj wszystko zobaczymy. Tak, i tutaj z przodu. Idziemy. Także zapraszam. Tak jak mówiłem, stolarka jest oryginalna, drzwi też są w oryginale. One nie są w ogóle jeszcze w żaden sposób odnowione czy naprawiane. Po prostu działają. No tak. Jak masz jakieś światło tutaj, to oczywiście możesz śmiało, wiesz, dobra, jakby włączyć. Wiesz co, ja może te torby wyniosę. Nic nie wynoś, daj sobie spokój. O, jak ładnie. Tak, światło też jest oryginalne, nawet prąd. Nawet prąd jest oryginalny. Tak jest. Proszę. Poroża? Więc słuchajcie, generalnie wszystko, co tutaj jest, to ja zastałem, tak? Bo w momencie, kiedy nabyłem ten pałac, to tutaj było oczywiście dużo więcej mebli, przedmiotów. Śmieję się często z tego, że właściwie to dało się odczuć taki klimat, jakby poprzedni właściciel, poprzedni mieszkaniec czy mieszkańcy po prostu wyszli, poszli do sklepu i... No mów, dokończ. Ja tylko zgłaszam, żeby w ten wątek się wbić. Miałem takie wrażenie, nieodparte wrażenie, że starsza pani, która tutaj mieszkała, poszła do sklepu i po prostu zostawiła to wszystko tak, jak stoi. Aha. Łącznie z ubraniami, z różnymi przedmiotami, mniejszymi, większymi, wręcz nawet z przedmiotami do jakimiś czysto takimi higieniczno-gospodarczymi, tak? Mówisz dokładnie to samo, co ja mówiłam w powitaniu, zanim przyjechałeś, że jak wtedy przez tą dziurę w płocie tutaj sobie weszłam, pozwoliłam, tak, przepraszam, to dokładnie miałam takie samo wrażenie, że jak mi się cofnęła o 100 lat i dosłownie przed chwilą właściciele sobie wyszli. Tak. No to wynika z tego, że faktycznie tutaj ten obiekt był po prostu zamieszkany. Ja też jestem pełen jakby podziwu dla tych poprzednich pokoleń, które być może nie włożyły za dużo tutaj w ten pałac w sensie remontu, ale trzeba też powiedzieć, że nic nie zostało zniszczone w akcie takiego wandalizmu czy bezmyślności. Po prostu działa tutaj erozja, tak, sił przyrody, wody, no ale to jest jakby naturalne. Więc dzisiaj sytuacja jest taka, że ja próbuję to postawić wszystko na nogi, zabezpieczyć obiekt przede wszystkim technicznie, żeby on dalej nie niszczał, bo to jest podstawowa sprawa. A przy okazji cieszyć się. A fajnie sobie mieszkasz. Tak, po prostu tą przyjemność z posiadania tego trzeba odbierać, że tak powiem, na bieżąco, tak? Nie można sobie wymyśleć jakiegoś deadline'u, czerwonej linii, że tam za 10 lat to będzie fajnie, a dzisiaj to jest niefajnie. Cały czas jest fajnie. No otóż to. Cały czas jest fajnie. Ale masz takie momenty, że czujesz się przytłoczony? Codziennie. To tak jak ja. Ale to zależy o której godzinie. Jak się dobrze rozbudzę i zobaczę, co jest do zrobienia, to tak, jest taki moment. Dobrze, to idziemy. Gdzie idziemy w pierwsze miejsce? To znaczy może ja pokażę po prostu, jaki jest układ. Czyli tutaj jest taka sytuacja, która definiuje obiekt jako pałac. Park, tak? Ogród i park to jest niezbędny element pałacu. Jeżeli go nie ma, to jest po prostu jakaś tam zabudowa, być może miejska bardziej, tak? Pałace charakteryzują się tym, że są ściśle zespojone z parkiem. Funkcja takiego obiektu była albo wypoczynkowa, albo reprezentacyjna. Natomiast takich obiektów jak ten, czyli typowo takich wypoczynkowych, willowych, w połączeniu jakby z parkiem, to już nie jest tak wiele. Nie chcę tutaj rozwijać tematu, ale chyba wiecie o tym, że w Polsce jest ponad 2000 zabytków o statusie pałaców, które po prostu są porzucone. 2-3 tysiące, nie wiem dokładnie jakie to są liczby, ale mierzone w tysiącach. I często to są właśnie takie dworki polskie, ale takich obiektów jak ten, no to już jest niewiele. Niewiele, tak. No. Ja to mam szczęście. No, dokładnie. Naprawdę. Tu jest pomieszczenie kuchenne. Muszę powiedzieć, że tak, na razie to estetyka i rozwiązania, powiedzmy takie wykończeniowe, nie są priorytetem, nie były priorytetem i myślę, że jeżeli będą, to raczej w pewnym podziale, tak? Na jakieś przestrzenie mniejsze, od których trzeba zacząć ten remont, ale nie jest to w tej chwili najważniejszą sprawą. Dlatego tu najważniejsza w tej chwili jest dla mnie funkcjonalność, ponieważ ja tutaj żyję i po prostu korzystam z tego, tak? Mam wodę, mam toaletę, nawet wannę mam, bo bez tego bym sobie nie poradził. Wanna musi być absolutnie. To jest... Absolutnie, zgadzam się z tobą. Nie, to może być, nie być prądu, ale wanna musi być. Czy na przykład muszą być też odpowiednie... napoje, tak? Trunki, tak. No bo jak się kosi trawę, to po prostu trzeba się czymś wspomóc. Generalnie to jest marzenie pewnie każdej Jezu, jak to brzmi, gospodyni. Ale to jest naprawdę fajne pomieszczenie. No, tutaj tak. Na przykład robię ogórki kiszone i robię je w oryginalnym naczyniu pałacowym, glinianym, który znalazłem. Nawet nie musiałem kupować. Też mam takie? Tak. W tak zwanej kamionce. Tak, w kamionce. No, pokażę wam. Ja wiem o tym, że można kupić taką kamionkę. Zobaczymy. Dzisiaj. Kiszonki. Tylko problem polega na tym, że to nie jest kupiona kamionka, no tak, tylko to jest pałacowa kamionka. Pałacowa. I te ogórki smakują inaczej. No. Potem będziemy kosztować, nie? No tak, wyposażenie masz. Widzę, że nawet gruczniaczek ode mnie się przyjął. Tak, nie naruszyłem. Czeka na otwarcie, także spoko, nie? No tak, dopiję sobie kawę. A może lepiej na tarasie sobie... Nie, to spokojnie. A to działa teraz? Tak, działa. Aha, no, tak, wiesz, improwizacja swobodnej rozmowy przy kawce. Dobrze, z kuchni wychodzimy tak naprawdę na część taką... salonową. No jaką? Salonową. To jest przestrzeń dzienna, tak? To jest przestrzeń dzienna i zauważ taką rzecz, że prowadzą do niej dwoje drzwi. Tak, no właśnie. Ty wchodzisz przez drzwi, które są na wprost drzwi kuchennych, dlatego że to były drzwi dla służby. Po prostu tutaj wnoszono dania. A tam wchodzili goście. A tu wchodzili goście, gdyż goście wchodzili stamtąd. Tak? No tak. Ma to sens. Ma to sens, prawda? Ma to sens. No i to są dwa salony. Trzeba zwrócić uwagę na te przesuwne drzwi. Właśnie tego typu elementy architektury. Ja mam szczególny sentyment do nich, ponieważ tutaj jest uwidoczniony pałacyk mojej rodziny z kolei, mojej babci w Kowanówku, to jest koło Obornik Wielkopolskich, no i tam po prostu wszystkie wakacje spędzałem regularnie i mówiłem sobie, że gdzieś tam w dorosłości muszę to odrobić i coś podobnego. Jesteś wrażliwym człowiekiem bardzo. Trochę niepraktycznym bym powiedział nawet. Czyli tutaj jest troszeczkę inna sytuacja niż w typowych dworkach, że wchodzisz i jest powiedzmy sień, jakaś taka wielka izba i układ jest symetryczny. Tu jest układ niesymetryczny, bo cały pałac jest podzielony wzdłuż ścianą, czyli ma dwa skrzydła takie podłużne, przez które są jakby niezależne ciągi pomieszczeń, które spełniały po prostu swoje funkcje. Tak? Tu jest na przykład jakieś kolejne pomieszczenie. Czyli tu jest twoja sypialnia, tak? Tak, tu jest moja sypialnia i generalnie wygląda to tak, że jak się przebudzam, to wtedy, kiedy pani, która przynosi mi śniadanie, delikatnie puka do tych drzwi, a do tamtych drzwi puka kapciowy. Wiesz, że jakieś pierwszą minutę twojej tej historii łyknęłam jak pelikan, nie? Wiesz, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że w moim przypadku żart i nieżart to jest to samo. To jest to samo. I trzeba się trochę mnie nauczyć, żeby skumać, kiedy wie. Ale chodź, pokażemy futra, bo ja już widziałam, bo ja byłam, ale słuchajcie, tutaj zachowałem parę futer. Gdyby na przykład przyszła sroga zima, tak, no to trzeba się mieć czym przyodziać. Dawaj, bierzesz gimbala, dawaj mi jedno futro. Wyciągnij sobie. A wyciągnę sobie. A co ty mi takie smutne, czarne, żołobne dajesz? Ja chyba to sobie tutaj lajsnę. No. Na bogato. No pewnie. Misiu, kupisz mi futra? Grubo wam powiem. No ale kiedyś to były zimy, nie? To miało sens. O matko, aż mi... No jest tutaj więcej elementów garderoby. Niektóre są nawet nieco kontrowersyjne. Tak, tak. No w tych czasach futra prawdziwe to bardzo kontrowersyjne. Ale jakieś płaszcze tutaj, coś, no. Tak. No tam też są jakieś dole. Takie coś miała moja mama. O tak, no. Okay. No, szafa jest też stara, zachowała się z tamtych czasów. Takich mebli jest tutaj więcej. I tutaj się wychodzi na korytarz. Tak, i tu się wychodzi na korytarz. No tak. Czyli co? Okrążyliśmy, tak? Tutaj przez kilka pomieszczeń. No najbardziej to chyba mi się ten korytarz tutaj podoba. W ogóle. Halo? Już nie ma takich telefonów. Obaczcie ten klucz. No to człowiek wiedział, że coś ma, nie? A nie tam teraz takie kluczyki. To bym wiedziała, że mam chatę. Komuś przyfasolić można? Ma to sens. Nie dotarliśmy do podziemi. Piwnica jest, wam powiem, po prostu pod całym obiektem. Tam sobie też zrobił pracownię Maciek i tam ma stolarnię i większość rzeczy takich tutaj, jeżeli chodzi o restaurowanie czy drewnianych rzeczy, no to ma aspiracje, żeby robić samemu. Ma to sens. W ogóle wiele rzeczy. A o tym w sumie tak nie wspomnieliśmy, nie? Ja aż straciłam głos, się tak nagadałam, a że lekko straciłam głos. Nie wspomnieliśmy o tym, że większość prac sobie tutaj sam ogarniasz. Takich, wiesz... Tak? Dobrze. Postaram się tego nie wyciąć. A jak nie, to teraz właśnie dopowiadam. O, jeszcze jeden telefon. Może ten będzie działał. Hello? Ej, ale w ogóle jakie jaja. Teraz jak biorę tarczę, nie? W sensie tutaj telefon, jak biorę tarczę, to od razu pamiętam swój domowy, swoje koleżanki. 5, 2, 3, 4, 6, 2, 2, 5, 7. Po tylu latach człowiek pamięta, bo tyle razy tym paluchem wykręcałam numer do koleżanki. No, jakie awantury były. O, rachunki telefoniczne. Uuu. Fajeczka. Jaka pieczątka. Domino? Jakie piękne. Szperam ci po kątach! To co to? Uuu. Jakiś... Wszystko, co się człowiek nie dotknie, to jest coś pięknego. Co? Aha, tu patrzysz sobie? No tak, słuchaj, no to słuchaj, domino, jakie piękne domino. Milion. No wiem, że milion. Po prostu. W ogóle, no czaisz, to biorę, no jaka fajeczka, nie? Przed chwilą właśnie mówiłam o tym, że po tylu latach, przez to, że zobaczyłam tarczę i zaczęłam wykręcać, automatycznie przypomniałam sobie numer telefonu domowy i do mojej koleżanki, której tak długo... Ja też teraz sobie przypomniałam. Od razu. 2480. No. Jakbyś chciała zadzwonić? No. Ale nie działa. Nie działa telefon. Myśmy sobie ustawili, bo nie mieliśmy daleko, na wprost anteny takie specjalne. Tak. To by można było zrobić centralę, normalnie nie używać takich telefonów. No. Jakie ciężkie. To mogą być naprawdę kryształy. Nie, to są kryształowe. No chyba są, no. Są. To nie Ikea. A jeszcze wam coś tutaj pokażę z takich ciekawostek. To jest, Maciek, powiedz. To znaczy, to są mieszkańcy, poprzedni mieszkańcy, dawni mieszkańcy pałacu. Ja zgaduję, że to jest ktoś z bliskiej rodziny, bo tutaj ta pani, która mieszkała jako ostatnia, to była pani Marzenka Poniecka. Wątpię w to. To jest ona. To jest ona z mężem. Także no, stały tutaj te obrazki. Niesamowite. Ja takiego pięknego nie mam. Nie? Nie, nie, więc niech sobie stoi. No. Wiesz, no ja myślę, że spotkamy się może jeszcze gościnnie nie raz w takim miłym towarzystwie. No, nie dwa nawet. No. No ja zapraszam w ogóle do siebie również, nie? Jak będziesz gdzieś tam w okolicach po drugiej stronie Wisły. Wreszcie mnie zaprosiłaś, wiesz? No, naprawdę, przepraszam. Ile można czekać? Kawiśniara ze mnie. Przyjechała, nie? Drugi raz tam w ogóle. No, spoko. Nie, wiem, wiem. Godzinny odcinek będzie na bank. Albo podzielę go na 100 części. Co ja bym chciała w ogóle wam przekazać na sam koniec? Ciężko ogarnąć to gdzieś w głowie, w ogóle to, co tutaj jest. każdy zakamarek, każda szuflada, każda szafa kryje tyle historii, tyle tematów, że to jest temat na każdy kolejny odcinek. I nie jestem w stanie tego pokazać tutaj u siebie na kanale, bo ciężko jest, nie wiem, być operatorem, dźwiękowcem, ustawiać gdzieś tam, widzicie, to chaotycznie wygląda, no wiadomo, no przecież to jest kanał na YouTubie, to nie jest jakiś program telewizyjny, więc bierzcie na to poprawkę, że to nie będzie idealny przekaz, ale myślę, że mi samej jakoś tam troszeczkę słów brakuje, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. Wiecie, nie wiem, listy miłosne sprzed 100 lat, każda szuflada to jest po prostu taka historia, tyle tematów, że naprawdę to jest coś niesamowitego, że znajdują się takie osoby jak Maciek, że mają siłę, energię, takie fajne podejście jeszcze do tematu, żeby to wszystko uratować, żeby to wszystko, bo to jeszcze trzeba masę swojej energii. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, które są też oczywiście bardzo potrzebne. I o ile na jakieś tam zwykłe rzeczy człowiek nie jest w stanie prosić, myślę, że tego typu inwestycja i tego typu tutaj przedsięwzięcie wręcz wymaga pomocy od państwa i od nas, od zwykłych ludzi, jeżeli chcemy, bo za chwilę naprawdę nie będziemy mieli takich obiektów do zwiedzania. Jeżeli chcemy, żeby takie obiekty zostały wśród nas, no to myślę, że warto je wspierać. Dlatego w opisie filmu ja zostawiam fanpage Maćka, na którego Was serdecznie zapraszam. Możecie tam śledzić, bo on tam coś wyrzuca, więc możecie śledzić sobie na bieżąco, co jest robione i co takiego tutaj fajnego się dzieje. No i oprócz tego jest założona zrzutka na remont tego obiektu. I myślę, że fajnie, że Maciek to zrobił i ja w imieniu Maćka, który oczywiście mnie o to nie prosił, ale uważam, że to jest mój obowiązek obywatelski, żeby Was również o to poprosić i Waszym obowiązkiem obywatelskim jest to, żeby wejść i chociaż symboliczne, nie wiem, 5-10 zł tam wrzucić, bo jeżeli każdy z nas to zrobi, to naprawdę to będzie ogromne wsparcie tutaj na... No spójrzcie. Przecież to aż, wiecie, aż wzrusza. No, mnie strasznie wzrusza. Na ten dach, żeby tam nie ciekło. Ratujmy ten pałac. Ja go uratuję! No, dach to będzie taka w ogóle najdroższa rzecz w sumie, nie? Także wcale się nie dziwię, że jest zrzutka na to założona, bo... Dobrze, teraz już naprawdę kończę.